Sprawdzamy poziom oleju. Najpierw trzeba to wytrzeć, ten bagnet po wykręceniu. Następnie go wkładamy. I powinien być w połowie zakresu tych kresek. I tak właśnie jest. Oczywiście musimy ustawić w miarę równo motocykl, żeby silnik był w pozycji pionowej. Żeby się nie przechylał na żaden bok. Wyciągamy. I powinno być. Jeżeli jest za dużo, to jest też niedobrze, bo o-ringi się wywalają. Pozdrowienia serdeczności. Star TV.